I moi drodzy, kolejne podejście do questa. Questa, który już w Reputation mamy oznaczonego jako tutaj legendary storyteller, nie był w pełni zrealizowany, bo niestety zgnialiśmy z rąk Krakena. Trzeba spróbować jeszcze raz tego questa. Zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Natomiast teraz tak, wiem, że Tasha ma ten quest. Tylko tutaj, Vote for Tale, i zapraszam panów do zagłosowania, bo zapomniałem, że wy musicie także zagłosować w tym questie. Chyba dwie osoby wystarczą na trzech, bo chyba przewaga głosów musi być. No to tak jak mówiłem, ja zbieram sprzed, ty głosujcie. No, ja prawie jestem. No to właśnie, i będziemy robić tego questa, bo ten quest polega na odgadnięciu z rysunku, z tego co się orientuje. Z rysunku dziecka. Tak. Tak jest. She used to drink here, in my tavern, when she was alive. I was looking forward to this gold and glamour. I was just a girl then, of course. She used to tell such stories, all about where she'd been and the adventures she'd had. I'd write them all down, add pictures, and dream that I was sailing to those places too. Dad told me not to listen. No truth ever rode off a pirate's tongue, he'd say. But kids have to believe in something, don't they? You need heroes to help you grow up. But in the end, I realized two things. Brixie was a liar, and she was gone. Worse than gone, she'd become another rotten skelly lord, plundering and scaring decent folks. No, tu wiemy, hey, z kim mam do czynienia. Okej. Okay. Okej. I mamy questa. Quest właśnie związany z opowieścią Brixie. Brixie to jest ta postać, którą pokonaliśmy w poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że go w dobrej kolejności wrzuciłem. I to jest właśnie ta Brixie. No zobaczymy, o co chodzi. Mamy tutaj atak. Później mamy Nautimen. Okej, czyli mamy inną alternatywę. Czyli się zgadza teoria, że są różne alternatywy questów. Bo mamy tylko na przykład mamy. Wcześniej mieliśmy Krakena, teraz mamy kogoś, kto ukradł im. Ale to o tym zaraz zaczniemy. Potrzebujemy tak. Plunder Valley i Discovery Reach. Give us of your treasure. Highly before the gay hell. Dobra, to w takim razie będziesz pewnie nas prowadził. Ale to też, żeby bardzo tutaj nie spoilerować. To, bo ja też w sumie gdzieś tam widziałem na YouTubie u kogoś innego. Ale mimo wszystko chcę sam. Chcę tego doświadczyć, żeby nie było, że tutaj mocno pomijam te questy. Natomiast drugi quest, który tam dostałem, nawet dwa. Cradle of Fruit to jest, będzie pewnie zaraz padnie, bo to jest czasowy. A tu mamy do kapitan Bodbare Barrett. Rumored to be in Shiver Retreat. Czyli na pewno trzeba będzie go upolować. No nic, zobaczymy. Ok, jak tam zaopatrzenie? Mamy to wszystko już ogarnięte. Pewnie. Wydaje mi się, że znalazłem większość, ale w sumie nie ma tyle żelaza, co w deski. Okej, ja jeszcze poznajdywałem w tych drobnych skrzynkach mamy, o, mamy Jingbal, czyli kulę magiczną do tańczenia. I mam kulę, kule armatnie są jeszcze u tej pani w związku z tutaj, co te statki buduje. Czy tam tekstury do statków. Ja cały czas znajdowałem deski, mam ich około 50. Deski jak najbardziej też przydatne będą. Jak widzicie, mamy brygetę, więc statek ogólnie bardzo fajny, przyjazny dla nas. No i dobra, i to co? Płyniemy w takim razie. Mamy wyznaczyć Discovery Reach. I mamy około 70. A nawet około 100. Discovery Reach i Plunder Valley, czyli mniej więcej tędy płynęli w tym kierunku. I oni popłynęli chyba na południe, jeżeli dobrze kojarzę. Rozbili się i popłynęli na południe.
Och no, you run away, I'm so clever. Dobrze, ja to kojarzę? Tak, chyba to będzie to. Czyli oni się gdzieś rozbili. Tu są forty, tu jest post. Czyli gdzie oni mogli się rozbić? Na Skull Brain Cove? Chyba nie. Jakaś podpowiedź? Flupio? Zaznaczyłem ci. A, Old Shake Atoll. Okej, okay. Czyli musimy przepłynąć kawał drogi. No tak, bo ja nie wiem dlaczego myślałem, że my tu jesteśmy. Ale faktycznie to będzie tutaj. Czyli musimy płynąć cały czas na zachód. No dobra, to co? Podnosimy żagle i płyniemy, moi drodzy, w przygodę. Mam nadzieję, że to będzie udana przygoda. I zobaczymy, gdzie nas poniesie ta przygoda. Mam nadzieję, że z Krakenem nie będziemy mieć styczności. Choć, powiem wam, rozgrywałem z Kilikiem rozgrywkę. Zanim Kilik się do mnie dołączył, rozgrywałem samotnie. I powiem wam szczerze, że Kraken nie był taki straszny. Ale słyszę, muzyczka się zmieniła, więc będziemy mieć pewnie Megalodona. Gdzie jest? A, z tyłu za nami. Ale pewnie nas nie doścignie, jeżeli złapiemy dobry wiatr. Nie, bo ten statek jest najszybszy z całej drogi. Tak, tylko pod warunkiem, że mamy dobrze wiatr ustawiony. O, teraz jest okej. Z Megalodon z nami nie ma szans. Ja się zorientuję, okej, okay, muszę ominąć te skały. Gdzie jest? A, nawet nie wiadomo gdzie jest. A tu jest, uwaga! Lepiej z pistoletu strzelać do niego, tak stwierdzam. Ciekaw jestem, czy można go zabić ostatecznie. Znaczy jego tak, ale ciekaw jestem w sprawie Krakena, bo od Krakena łatwo się uwolnić strzelając mu w najbliższe maski, ale najlepiej strzelać w mojej ocenie z pistoletu. Nie z działa, bo jednak działo ma to do siebie, że macie falę. Jak strzelacie, to te pociski strzelają w zależności od tego, czy jesteście na fali, czy schodzicie z dół z falą. Natomiast z pistoletu jest to chyba o wiele łatwiej trafić, bo jest bardziej szybko strzelny, mniej podatny i chyba też grawitacja mniej działa na te pociski. Ja i tak wolę snajperkę. Snajperkę tak, no ale wiesz, z Krakenem snajperka, żeby wystartowała, to jednak też... No to po co aż taka snajperka, skoro ma z bliska możesz strzelać do Krakena. W każdym razie jestem ciekaw ogromnie, czy można Krakena ostatecznie pokonać. Dobra, w międzyczasie chłopaki zajęli się łowieniem ryb, bo ja mamy... jeszcze podprowadzę chwileczkę. Mhm. Jeszcze 10 sekund i zupełnie na zamku. Dobrze, dobrze. Ogólnie chłopaki też robią reputację Hunter Kale, czyli splashings, czyli rybki. Rybki chłopaki robią, questy, bardzo fajnie, bo z tego też są fajne bonusy. Czemu nie? Im więcej zrobimy questów, tym lepiej, tym większa frajda tak naprawdę z tego wszystkiego. Ok, po prawej mamy szkieletów. Zastanawiam się, czy byśmy ich na przykład nie zaatakowali. Mamy ponad 100. Co ty na to, Vlopio? Chcesz się zmierzyć ze szkieletami? Na pytanie na pewno. No to płyniemy na szkieletów, panowie. Oj, no. Musimy zdążyć za nim. Macie jakieś magiczne kule? Kilka jest, może z pięciu. No to trzeba będzie ładnie ich pociągnąć. Zatopimy szkieletów, jaha! Okej, okay, ustawcie ładnie sobie działa. Załadujcie magią na początek, najlepiej. Magiczne kule jakieś najlepiej od razu. Mamy cokolwiek robi step, mamy hal, ten... Dobra. Ja już ich mam w zasięgu. Mamy zahamować? Nie, jak hamować? Przecież w żadnym wypadku. Naparzajcie już, już naparzać. Uciekają, już ustawiam was. Nam nie zwiali, bydlaki. Jak macie ich w celowniku, to naparzać.
Zauważyłem, że jak malutkim strzelają, ładnie idzie, ładnie. Pięknie. A. Ja zobaczę, jak tam pod pokładem. Na razie się trzymamy. Będę zatykał w międzyczasie. Dostaliśmy troszkę. Dajecie rady? Się blokują ustaw nas, zablokuję kotwicę. Uwaga. Ja to już sobie już radzę z tymi wodą. Żeby nas żadną magią nie trafili, to będzie dobrze wtedy. Ja swoją magię, ale... Wow, uśpili mnie. Mnie też. I to jest problem, bo statek nam tonie. Długo? Idę na prawo. Długo to będzie działać? Nie, już. Okej, okay, dostaliśmy to porządnie, czuję. Okej, wyciągam. A, aż tak go oberwaliśmy. Spoko. Lopio, celuj, ognia. Jest ten kapitan. A, a to bydlak. Próbuję do mnie walić coś czegoś. A! A, nie mam kul. Ha, ha, spoko, tak to ja mogę strzelować. Okej, okay, Kilik, stawaj za star. Ale przestrzeliłem. Ha, ha. Ło! Ale strzała dostałem. Chyba straciliśmy kotwicę. No to podnieś. Co ten McCallow wygrywa? Okej, już ustawiam. Zaraz ich zatopimy. Uwaga, magia. Ale znowu śpi. No wy tak, mnie nie. Mnie nie uśpiło, to oczywiście. Wyrzuciło mnie. Czyli do mnie spoczynamy, nie wyrzuciło. Pamiętamy? Już, naprawiam. Okej. Okay. Troszkę odpłynęliśmy. No to się szukaj, szukaj syreny i... Okej, okay, woda już prawie wylana. O nie. Co? Jeszcze mi zjadł mniej. O, no to faktycznie. Okej, okay, ja muszę po... Ja muszę podreperować troszkę. Oni teraz nas ścigają, więc jest okej. Okay. Ale gdzieś jest przeciek. Uwaga, lewo na bord ustaram się. Prawo raczej. Nie, lewo. I teraz wyprostuję. No dobra, prawo na bord, tylko wyprostuję, żeby wiatr złapać. Kilik, jak tam? To co, mam skręcić? Prawo na bord skręcam. Jak tam z pociskami trzymamy się? Jako taką. Dobrze. Bardziej zejdźmy na dół, a nie iść.
Okej. Strasznie się trzymają za nami. Trzeba by zobaczyć, czy ze snajpa albo z czegoś ich nie zdjąć. O, jeszcze megalodon przyszedł. A strasznie się trzymają. A bo znaczy spróbujmy ściąć kapitana. Próbuj ze snajpy zdjąć. Czekaj, mam jednego na ręce. To są złoci, nie rozwali się z no to trzeba by ich wodą zalać. Uważaj, żebyś nie oberwał. O, piękny, rozwalony. No, okej, okay, no, mówisz, że się nie da. Wszystko się okej, okay, uwaga, działo powinno być jedno w zasięgu. Tam nikogo nie widzimy, na pokładzie nikogo nie widzę. No to kapitan za sterem. Jest kapitan za sterem, widzę go. Idę przeładować. Dobrze idzie, dobrze idzie. No, pokaż się. No ster gdzie masz? Z tyłu masz ster. Dobra, to ja chyba idę do nich, co? No możesz spróbować. A, uciekł mi, dobra. Ja póki co pływam w prawo, w kółko, więc... Tylko uważaj, żebyś na megalodona się nie pożarł się. Kurde, dolny pokład powiewany tylko. To słabo faktycznie. Jest kapitan na ten, na statku, faktycznie. Próbuję go trafić, ale nie idzie. Okej, jakbyś tak jeszcze troszkę podsunął. Jeszcze troszkę. Jeszcze odrobinę. Bym go zdjął. Poczekajcie, podpłynie, zaraz wejdzie mi w zasięg. Jeszcze odrobinę. A, chybione. Ty tak strzeliłeś? Nie. On strzela? Dziwne. Strzelają megalodona. Aha. A tak, megalodon, patrzcie. A, zszedłem. Aj! Nie mogę wejść. Okej, ten megalodon mnie zaczyna irytować, naprawdę. A drugi... Co jest drugi żagier mamy opuszczony, ten opuszczony? To co, będziemy się tak ganiać w stronę śmierci? No? No nie, właśnie, trzeba coś zrobić, bo ja widzę w ogóle jeden żagier w ogóle był nierozwinięty. Ich goni megalodon. Wiesz, o ich goni, ale tak naprawdę my nie mieliśmy mocy tutaj. Ogólnie oddalamy się. No i w końcu, bo ja chcę ich właśnie dogonić na ten. Na ten. O, i o to chodzi, teraz mogę nawrócić. Właśnie o to mi chodziło, bo jeden żagiel w ogóle był podwiad ustawiony i ten. I nie był ustawiony tak jak trzeba. Teraz mogę złapać go objęcia. Do działu się ustawcie. Zaraz powinien być w zasięgu. Ja wiecie, o pięknie, i właśnie o to chodziło. No tylko, że pudło akurat. Okej, okay, teraz. Dobrze. Dostali kotwicę, pięknie. Jestem poza. Straciliśmy zasięg. Za bardzo nas ściągnęło. Chyba, że harpunami i aboy. Okej, okay. Idzie na nas bydlak. Uśmili nas znowu. Tak? Ja cały czas się na razie trzymam. Deski mam.
Wylewam wodę. A, teraz mnie uśpili. Uśpili mnie. Okej, już jestem. Gdzie on jest? Kurczę, ten megalodon na obok dwóch nas naparza. Jest dzikie, naprawdę też dzikie. Okej, złapałem wiatr, jest. Kurczę, muszę go jakoś złapać, tylko nie wiem jak. Muszę go jakoś ustawić się. Odpływają. Musimy się zbliżyć, tylko widzicie, mam prawo na burt całkowicie i nie mogę wyrobić. Więc teraz ich powinniśmy mijać. Mam nadzieję. W dosyć dobrym położeniu. A! Dostałem! Wyleciałem! Bydlak mnie pożarł. Ten megalodon nas wkurza. Mówiłem, żeby kuźwa się dziada pozbyć. No i jest dupa, bo nie macie stera. Otwieraj się, no otwieraj się. Tak, 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 tak. No, już. Panie, tutaj, otwieraj. Bo chłopaki mnie potrzebują. No, w końcu. Bardzo długo się czeka. Bardzo długo. Tylko tego megalodona trzeba się pozbyć i koniec. Jej. Co tam się dzieje? Zatonęli? Idą na dno? Czy mi się wydaje? Poszli na dno. Jest, dobra. Megalodona trzeba się pozbyć jeszcze. Jesteśmy w domu. Uwaga! Ktoś mi pomoże? Znowu wypadłem, serio? Ale tam ci zatonęli, megalodona załatwcie. I będzie mnie żar, uwaga. A nie. Płynie za wami, płynie za wami. Wiem, widzę. Ze snajpy go. Gdzie jest ta syrena? A, szereki mnie pożar, kuźwa. Miałem to samo. No to jest właśnie taka robota, że jak... Ja muszę uciekać, jak ten megalodon na mnie płynie i tyle. Ajajajajaj. Pokaż się, cwania. Dobrze, żeby tylko zginął i byłby święty spokój. Piraci dostali, on dostanie. Zdech. Tak? W końcu. A to w końcu zdech czy żyje? No, dobra, pokaż mi go. Atakuję. No serio? No serio? Czemu mnie nie respi pod pokładem? Znowu ci zjadł? Nie, ale... Może ty z tym będzie A nie wiem. A wieś gdzie są skarby chociaż? Po tych? Okej, po prawej jest. Po prawej jest. Ile śrutu on przyjmie, to masakra jakaś. Okej, dostał. Dostał, pięknie.
Jest to wyjście, tu jest wyjście. Gdzie strzelasz? Gdzie on jest? Uwaga, atakuje! Okej, ja już zatykam. Myślicie, że jeszcze żyje? Nie mam się na pęcie, jeszcze muzyk. Dostał zelmaty prosto w gębę, mało jeszcze. W końcu jest mega, nie? Okej, jest z przodu. Harpun celuj. Nie, harpunem to nas pociągnie niepotrzebnie. Aha, to nie. Dobra. Szkoda, chciałem tego spróbować. No niech tu podejdzie, niech podejdzie. Ale pięknie dostał. Z drugiej strony. Jest! Zwycięstwo! Może coś fajnego wyjdzie. Jest! Dobra, gdzie ze statku są dzieci? Ze statku? No powinny gdzieś błyszczeć, tylko gdzie teraz? Za nami gdzieś tam. Tak, widzę, tam są. Kurczę, nic z niego nie ma. Chociaż? Achievement, jak nie ma? Jest, megalodon tam leży. To ja w lopie płynę. Tylko uwaga, rekiny. Dwa nawet, kurde, bo megalodon zginął, dlatego są teraz rekiny. Fajnie, pod wodą strzelam ze snajperki. Ja też. Tego wszystkiego to ja zgubiłem, że miałem ten. Okej, już zabieram. A to nie miałeś strzelby albo nic? Miałem dwa pociski. Czekaj, gdzie są te skarby, bo mi zniknęły. Aha, tu są. O! Mam skarbę. Popłynę na ten najdalszy. Aha, to są przyprawy. Nie no, panowie, to było zacne. To było dobre, faktycznie. Chociaż zużyliśmy mnóstwo żelaza. Na szkielety, jak i na płotkę. Ale to było dobre. Powalić megalodona i szkielety jednocześnie. I nie zatonęliśmy. Choć nasza łajba wygląda jak wygląda już w tym momencie. Jakby co to rakiem dokładnie. Tak? Mnie już zabił. Okej, czekaj. Nie widzę go. Ha! Ha! Prosto w oko. Okej, tylko już mi się pociski skończyły. A, już zginął. Aaaa. Mięso rekina. Jest, dobra, jest. Ejo, tu jest mój skarb. Tu jest mięso rekina. Okej. Mam zejść, czy dać jeszcze sobie przelew? No, przecież nic jeszcze nie zabrane jest. No to płyn. Nic nie zabrane, tam trzeba płynąć hen. Ty do megalodona, a do wlopio do piratów i heja. Coś mi tutaj ładnie świeci, zobaczymy co się znajdzie. Tam jeszcze jest czaszka i jedna skrzynia ze skarbami. I znowu raki. A to akurat oczywista rzecz. Dobra. Zmienię sobie broń. Okej. Rekin znowu. Dostał. Za tobą. Dostał znowu. Tylko już mi się prawie pociski skończyły. No nie powiem, przygody fajne. I
płyniemy po skarb, płyniemy. Z Megalodona jakaś piękna złota żacha i trzy skrzynie. No to zbieramy. Zaraz tam za Megalodona się weźmiemy. To już tyle skarbów jeszcze? Powinno chyba być jeszcze jedno, ale może zapłynęło już. Nie widzę właśnie, o to chodzi, że już nie widzę. Przyprawy wziąłem. A czekaj, coś tu chyba. Jeszcze chyba maruder czas był. No był, ale... O, dobra, mam coś. A, to mięso. Dobra. A maruder z czas już nie widzę. No trudno, ale było fajnie. Powinniśmy teraz w takim razie realizować dalej questa. Okej, okay, do Megalodona trzeba płynąć, tak? Gdzieś mi zniknęły te skarby, one toną po jakimś czasie? Tak. To udało mi się wynieść chyba tylko jeden. Trochę słabo, jak na taką walkę. No gdzie te skarby są? Gdzie one były? Tu gdzieś są? No tutaj gdzie ja powinienem płynąć, powinny gdzieś tutaj być. To już nie ma nic. To Lipton, panowie, stwierdzam. To tyle walki, tyle skarbów w szlak trafił. No tylko jedno zdążyłem wynieść, jest pod pokładem. No, następnym razem trzeba się uzbroić do walki z rekinami, tyle. A tu są, widzę tu skrzynię jakąś. Gdzie? Na prawo od naszego no tutaj. Są dwie skrzynie, widzisz mnie? Nie. No serio, nie widzisz mnie? Fale są tak wielkie, że... Tu, halo, na fali jestem. A, już. Tu są dwie skrzynie, trzy skrzynie. Trzy skrzynie tu są. No to cztery. Są cztery skrzynie. W lopie za nich nas z harpunem wyciąga najlepiej. Lopio, help me. W Lopio chyba wyszedł na chwilę. Bo stoi tylko. Trzeba się tam wystrzeliwać z działa, będzie najprościej. O, jest. Och, w końcu. Trzeba się tam wystrzelić z działa. Uwaga. No. Tam są gdzieś te skarby? Tak sądzę, gdzieś tutaj były te skarby. Chyba, że już zatanęły. Wiesz co, cofnij się i w prawo. Będę zostawkę. Okej. Tutaj gdzieś? No gdzieś tam były. Ja już widzę, jak a, nie dobra, widzę, już widzę. Jest skrzynie. No nie. Serio? Poczekaj. Ja go zabiję. Gdzie jest? Dobra. Aha, skończyły mi się pociski. Ja mam komplet. Muszę się. Ja spływam. Skrzynia tutaj jest, koło mnie, druga. Widzę. I przy okazji mięso rekina. Okej, okay, zmywamy się stąd. Zobacz, czy może nie ma jeszcze tych skrzyń z tego, ze szkieletów, ale mi się wydaje, że już też zatonęły. To jednak trochę długo było. Ahoj, tam na horyzoncie. A i skrzynię mi zabrał. Aż ty, Mendo. Ale to dobrze. Skrzynię mi zabrał. A ty masz cela w Lopie, trzeba ci przyznać, masz cela.
Dobra, ja się tylko rozejrzę, czy aby nie było tam jeszcze skarbów gdzieś. Bardzo dobry pomysł, my kładziemy wszystko. O, tam kolejne szkielety. Chcecie? Zobaczmy jak stoimy z żelazem, bo wyładowali ci wygubę większość. Desek mamy. Bardzo. Dobra, no to co? W takim razie płyniemy na questa dalej.